Mamy tutaj dany wykres funkcji i mamy definicję czterech różnych funkcji. Teraz naszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie, której z tych czterech funkcji to jest wykres. No i zachęcam Cię, wciśnij pauzę, spróbuj najpierw samodzielnie zastanowić się nad tym zadaniem, zanim resztę filmu zobaczysz. No to teraz zastanówmy się teraz nad tym razem. No tutaj wszędzie mamy. Logarytm o podstawie 2 z x. Wszędzie tutaj jest logarytm o podstawie dwóch, taka funkcja, więc zastanówmy się, jak by wyglądał wykres takiej funkcji y. Równa się po prostu logarytm o podstawie 2 z x, a potem zastanowimy się, co będzie, jak tam się gdzieś doda, albo odejmie jedynkę, czy się przesunie tę funkcję w którąś stronę. Więc zacznijmy od tego najprostszego przypadku. No to, żeby nazwać wykres, to sobie zrobimy tutaj tabelkę i obliczymy kilka wartości. Czyli tutaj będziemy mieli x, tutaj będziemy mieli y. Powiedzmy, że weźmiemy 8. 8. Ile jest logarytm w postawie 2 z 8? Do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 8? No do trzeciej. 4. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 4? do no, drugiej. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 2? Do pierwszej. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać np. 1? No, żeby dostać 1, to trzeba dwójkę podnieść do potęgi zerowej. A do jakiej potęgi trzeba podnieść dwójkę, żeby dostać jedną drugą, do potęgi minus pierwszej. A żeby dostać jedną czwartą, no to dwójkę trzeba podnieść do potęgi minus drugiej. O, weźmy jeszcze jeden punkt, powiedzmy 1 ósmą. Wybieram takie, dla których łatwo jest wartość logarytmu oczywiście obliczyć. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 1 ósmą, jedną ósmą, do minus trzeciej oczywiście. No to teraz zaznaczmy te punkty. Dla 8 wartość jest 3. Dla 4 wartość jest 2. Dla 2 mamy 1. Dla 1 mamy 0. Dla 1 drugiej mamy minus 1. Dla 1 czwartej mamy minus 2. Dla 1 ósmej mamy minus 3. To już jest bardzo blisko tutaj osi Y. To spróbujmy teraz połączyć te punkty. Jakoś tak będzie ten wykres wyglądał. No i tutaj on się robi bardzo, bardzo stromy. No i tutaj się zbliża, przykleja praktycznie do osi y. Oczywiście nie możemy wstawić x równego 0 ani żadnej ujemnej liczby, bo wtedy logarytm nie jest określony. Ale jak wstawiamy bardzo malutkie x, takie, które tu się zbliżają do, do zera, to oznacza to, że musimy dwójkę podnieść do bardzo bardzo ujemnego wykładnika. Bardzo dużego, co do wartości bezwzględnej, ale ujemnego wykładnika. No i to właśnie widać, że jak tutaj będziemy bierali coraz mniejsze łamki, to te wykładniki tutaj będą coraz bardziej ujemne. No i ten wykres w związku z tym tutaj się przykleja, zbliża się do tej osi y. Mamy tutaj pionową asymptotę w tym miejscu. No ale widzimy, że ten wykres... Różni się istotnie od tego niebieskiego wykresu. Przede wszystkim widzimy, że to jest odbicie względem osi x, że tak jak ten wykres tutaj rośnie, ta funkcja rośnie, a ta maleje. Czyli zobaczmy, jakby wyglądał wykres takiej funkcji, którą byśmy odbili względem osi x, czyli byśmy zmienili jej wartości na przeciwne, czyli weźmy funkcję y równa się minus logarytm o podstawie dwóch z x. No to trzeba po prostu odbić te punkty. No to ja odbiję, ten punkt przejdzie nam tutaj. Ten punkt przejdzie nam tutaj, ten punkt przejdzie tutaj, ten przejdzie na siebie, później będziemy mieli punkt tutaj, punkt tutaj i tak dalej. Czyli ten wykres będzie wyglądał jakoś tak, w tej funkcji odbitej. Trochę źle, tutaj jakoś będzie zakręcał w tę stronę. No, powiedzmy mniej więcej tak będzie ten wykres wyglądał. No i to już wygląda podobnie do tej niebieskiej krzywej. Tutaj oczywiście asymptota jest pionowa w tym miejscu, ale widzimy, że trochę się różni. No ale czym on się różni? Jak przyjrzymy się tutaj uważnie, to zauważymy, że ten niebieski wykres powstaje z tego zielonego w ten sposób, że przesuwają się te punkty o dwie jednostki w lewo. Czyli na przykład ten punkt tutaj jest przesunięty w lewo o dwa. Ten punkt. Jak widzimy, jest przesunięty w lewo o 2. Tak samo ten punkt przesunięty jest w lewo o 2 i tak dalej. Każdy z tych punktów, który zaznaczam, jest przesunięty o 2 w lewo. Czyli wygląda na to, że ten wykres niebieski powstaje z przesunięcia tego zielonego o, o dwie jednostki w lewo. To jak to się przekłada na wzór funkcji? Jaką funkcję trzeba wziąć, żeby z, takiego, z takiej funkcji dostać. Funkcję, której wykres jest przesunięty od dwie, dwie jednostki w lewo. No to trzeba do xa dodać 2. Trzeba dodać 2 do argumentu, czyli trzeba wziąć wykres tej funkcji. Wtedy, jak dodamy do xa dwójkę, no to dostaniemy wykres przesunięty w lewo od dwie jednostki. No, jeżeli nie wierzysz, to można popatrzeć na to w ten sposób. Ta funkcja ma asymptotę pionową. Wtedy, kiedy x staje się równy 0. No i to widać tutaj na rysunku. Wtedy to jest prosta x równa się 0, czyli oś y. Ta funkcja, gdzie będziemy miała asymptotę? No będziemy miała asymptotę, asymptotę wtedy, kiedy ten argument cały, kiedy x plus 2 stanie się równe 0, czyli wtedy, kiedy x będzie równe minus 2. No i to się zgadza z tym, co tutaj mamy na rysunku, że ta asymptota tutaj pionowa występuje wtedy, kiedy x jest równe minus 2. Widzimy, że wtedy tu, tutaj jest asymptota pionowa. No jak jeszcze to cię nie przekonuje, no to możesz... Spróbować wartości i obliczyć dla różnych x'ów wartości tej funkcji i zobaczyć, że one będą się układały na tej niebieskiej krzywej. Więc, jeżeli nie przekonujecie ten argument z asymptotą i z przesuwaniem, no to możesz zawsze, polecam Ci to ćwiczenie, sprawdzić, jak to będzie dla konkretnych wartości. Obliczyć wartości tej funkcji dla takich x'ów, jakie tutaj mamy i zobaczysz, że one będą układały się na tej niebieskiej krzywej.